Czwarty Ogólnopolski Kongres Politologii odbędzie się w Lublinie w dniach od 18 do 20 września bieżącego roku. Wybór Lublina i naszego wydziału jako miejsca kongresu jest dowodem prestiżu Ośrodka Lubelskiej Politologii w Polsce i zaufania do naszych kompetencji naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. W czasie kongresu odbędzie się 104 panele otwarte i zamknięte oraz obrady o charakterze plenarnym pierwszego dnia i panel podsumowujący poświęcony przede wszystkim polityce zagranicznej. W kongresie weźmie udział ponad 700 uczestników ze wszystkich ośrodków w Polsce, a temat główny tego kongresu to państwo w czasach zmiany. I oznacza to, że podczas obrad będziemy zajmowali się przede wszystkim analizą funkcjonowania, wartości i istoty państwa, uwzględniając także aspekt historyczny. Ten rok, rok stulecia niepodległości, sprzyja również spojrzeniu na to, jak państwowość polska wpłynęła na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokrację w Polsce. Program kongresu jest zgodny z jego tematem i przyjętą przez organizatorów strukturą, na którą składają się tak zwane cztery filary. To jest o zmiennych warunkujących funkcjonowanie państwa, o państwie, jego systemie, o środowisku międzynarodowym, w którym państwo funkcjonuje. I to, co jest nowym elementem w porównaniu z wcześniejszymi kongresami, to także wątek dotyczący badania państwa w warunkach jego zmiany. Istotnym osiągnięciem kongresu jest skala jego umiędzynarodawiania. Kongres jest wydarzeniem naukowym, istotnym dla środowiska politologicznego, ale jest także istotnym elementem w naszym rozumieniu edukacji politycznej. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kongresie.